Hej, hej, kochani. Przychodzę do Was z recenzją książeczki Jojo Moyes, Srebrna Zatoka. Książeczka dosyć gruba, aczkolwiek przejrzyście napisana, zawierająca całe 506 stron. I tak, czy mi się podobała? Powiem, że tak na 4,5 punktów na 5. A o czym jest? Dla mnie jest to świetna powieść, która ukazuje tak jakby dwa oblicza naszej duszy. Z jednej jest chęć zarobienia właśnie grubych pieniędzy, bez brania pod uwagę czyjejś krzywdy, a drugiej spojrzenie na te same rzeczy, ale przez pryzmat serca. No i czy naprawdę opłaca się, zyskując jedynie wrogów, zarobić pokaźną sumkę? Czy faktycznie cierpienie innych nie ma dla nas znaczenia? Książeczka jest wspaniała. Wspaniała jest też główna bohaterka Liza, która, by mieć spokój na sercu i na duszy, zaszywa się w malowniczej srebrnej zatoce. Wybaczcie, trudne wyrazy, ciężko mi się czasem wypowiedzieć. No i co, wymazując grzechy przeszłości wraz ze swoją córeczką, opiekują się razem delfinami, no i obserwują poczynania wędrujących hambuków. Humbaków? Wiecie co, jakoś tak nie pamiętam tego dokładnie. Wydaje się, że Grek jest zawsze w zasięgu ręki, taki pewien mężczyzna. Kiedy Liza go potrzebuje, kiedy ma gorsze dni, no zawsze się pojawia. Ale pewnego dnia zjawia się tam też inny mężczyzna w imieniu Mike. Jest bogaty, jest miły, no i doskonale odnajduje się w otoczeniu, nawet chcąc się przekonać dokładnie, na czym stoi, co jest w tej zatoce i czy można na niej zarobić. Chciałby otworzyć tam swój biznes, ale powiem wam, że w tym momencie serduszko zaczyna mu pukać. No i w cokolwiek wierzył on i w cokolwiek wierzyła ta Liza, no niestety ulega zmianie. A czy na lepsze? To już musicie się przekonać. Liza, stety lub niestety, obdarowuje go uczuciem, daje mu swoje zaufanie, no ale on niespodziewanie je niszczy. No i od tej chwili jest totalnie zdezorientowany, gdyż nie spodziewał się, że natrafi właśnie na coś takiego, na taką sytuację, na takie uczucie, właśnie w takim miejscu. I tak, pewnej burzliwej nocy córka Lizy wyrusza w samotną podróż na morze. No i niestety jej życiu zagraża niebezpieczeństwo. Jednak Mike robi wszystko, co może, żeby jej pomóc. No i właśnie w tym momencie, słuchajcie, dochodzi do niego, że on zrobił wcześniej coś bardzo okropnego. Chce naprawić wszystko, co tylko może. Negocjuje tam handlowe jakieś tam umowy, żeby tylko po prostu nie przybyli do tej zatoki. Jednak pewna tajemnica Lizy staje się otwarta dla wszystkich. No i przez nią może stracić wszystko, nawet łącznie z córeczką. Kochani, miłość zaślepi każdego. Nie ma tu już o czym nawet dyskutować. Z mordercy zrobi dżentelmena, a z porządnego człowieka patałacha. Powieść jest dla mnie poruszająca, porusza serce i duszę. Pięknie jest opisany pryzmat przyrody, która każdego potrafi zachwycić. No, książeczka ma swoje wzloty, ma upadki, ma tajemnice i mroczne myśli, które przekształcone w czyn, no, potrafią zranić tych, no, których niestety nie powinny. To jest moje pierwsze spotkanie z tą autorką, pierwsza książeczka. I powiem wam, że mam ochotę sięgnąć po kolejne powieści, aczkolwiek zastanawiam się, czy wszystkie są właśnie pisane przez pryzmat morza, delfinów i nie wiem, oceanarium. Bardzo dużo opowieści jest poświęconych opisów też delfinom, tym jak płyną te całe humbaki czy hambuki. Nie pamiętam, jak to się wymawiało. No, także bardzo mocno jest przyrodnicza, to mogę stwierdzić. Uczucia, które tam są, przemawiały do mnie, ale nie zawsze i niekoniecznie, dlatego ja jej daję, no, 4,5 na 5.
Tak myślę. I słuchajcie, słuchajcie. Jeszcze nie odchodźcie ode mnie, bo mam dla Was pewną informację. Tylko ją sobie uszykuję. Tutaj znajduje się maseczka z Planet Spa. Kremik z Avonu do rączek. Mydełko z Avonu do całego ciała. Tu znajduje się też jeden lion. Znajduje się drugi lion. Znajduje się kolejny kremik do rączek. Może pokażę bliżej. Lakier do paznokci. Tylko już nie pamiętam, czy to z Avonu, czy z Oriflame'u. Go kupiłam. Jest nowiutki. I jeszcze mamy balsamik do ust. Chyba smaku czekoladkowym, nie pamiętam. I tak, moi kochani. Zestawy są dwa. Dwa takie samiutkie. Nie wiem, czy tu wszystko widzicie. Różniące się tylko jedną minimalną rzeczą. Właśnie tym lakierem do paznokci, gdzie widzicie. W jednym zestawie jest troszeczkę bardziej czerwieńszy, w drugim troszeczkę bardziej jakby pod ciemny brąz podchodził. A poza tym zestawy są takie same. I kochani, teraz właśnie w tej chwili ogłaszam dla Was rozdanie na 222 subskrypcje. Wygrywają dwie osoby. Z tym, że jedną osobę wybiorę na kanale na YouTube, a drugą na moim Instagramie Przyroda Z. Było kiedyś dalej, ale mi tam to ucięli. Chwilowo na Instagramie jestem, powiedzmy, zablokowana. Nie wiem dlaczego. Ktoś się na mnie zezłościł przez 3 dni. Już nie mogę tam za bardzo nic zrobić. Jeżeli już dam jedno serduszko, to automatycznie występuje jakiś tam problem, że już nie mogę niczego więcej zrobić. Trwa to już 3 dni. Ponad 72 godziny, może już 76. Nie wiem dlaczego, ale najwyżej, jeżeli się nie wyjaśni tam, to po prostu przez kanał YouTube podam wyniki z Instagrama. Tu jest jedna paczuszka, tam jest druga paczuszka. No a co trzeba zrobić? No bardzo prostą rzecz, no po prostu zostawić mi subskrypcję, no. Ja już bym to rozdanie dała Wam dawno, tylko widzicie, ostatnio zasubskrybowałam 4 kanały. Miałabym 225 subskrypcji, ale po pewnym czasie, po 2-3 dniach zaczęły mi znowu uciekać. Nie wiem od których osób, gdyż wszystkich wiadomo nie można sprawdzić, gdyż subskrypcje mają zamknięte. No, może nie każdego wszystko interesuje, ale trudno, tych co interesuje. No, nie wiem czy dla Was jest to ciekawe, interesujące rozdanie, wydaje mi się, że tak. Także zostawcie w komentarzu, napiszcie tak jak ostatnio. Co lubicie? Cokolwiek to by nie było. Czy lubią kogoś, czy lubią coś, to będzie znaczyło, że bierzecie u mnie udział. Możecie wziąć udział i na Instagramie, i na YouTube. To mi wcale nie przeszkadza. Będzie losowanie takie jak ostatnio, także na pewno będzie ono sprawiedliwe. No i co, kochanie? No, mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca filmiki i dojdziecie przynajmniej do tego momentu. Wiem, że wstawiłam go w ramach recenzji, no książeczkę przeczytałam już przeszło tydzień temu. No, ale nie miałam za bardzo kiedy nagrać. Teraz jeszcze był roczek malutkiej. No i tak mi się wszystko pokomplikowało. Także słuchajcie, napiszcie, lubię, co? Bądźcie moim subskrybentem. Możecie brać udział na jednym i na drugim kanale. Na Instagramie Przyroda Z i na kanale Przyroda z Książką. No i w ciągu tygodnia, jeżeli dobijemy do tych 222 subskrypcji, no, wylosujemy kogoś. Może osoba wygra w dwóch rozdaniach, nie wiadomo. Zobaczymy. A tymczasem żegnam się z Wami cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki i ciao!